jesteśmy bezpieczni. Ma bądź na bieżąco, Bartosz Urbański, a ze mną Arnold. Siemaneczko. Słuchaj, jesteś znany m.in. z Warsaw Shore. Jak bardzo, tak można powiedzieć, publiczna sława pomogła tobie teraz zawalczyć i promować dalej, tak jakby sportowo, tak jakby część twojego życia? No w sumie, no, gdyby nie Warsaw Shore, to w ogóle by mnie tu no, nie było. No, tylko i wyłącznie to mi wybiło. Gdzieś tam poszedłem dalej i Krypson się do mnie odezwał właśnie, jeśli chodzi o propozycję. Tutaj miałem wcześniej też już gdzieś propozycję, ale tak jakoś nie, MMA nie chciałem za bardzo na początku z tego względu, że ja tam parteru za bardzo nie chcę. Mam problemy z barkiem, sobie nie mógł pozwolić. Jak Krypson do mnie zadzwonił i powiedział, że to będzie boks w małej klatce, na małych rękawicach, no to wtedy mówię, kurde, to jest coś takiego. Ten... Nawet była sytuacja, że rok temu gdzieś na Instagramie się wypowiadałem, że jak miałby walczyć, to na gołe pięści najchętniej, bo po prostu lubię taki klimat. No i tutaj fajnie wyszło akurat. Powiedz, jak długo trenujesz w ogóle? Czy masz przeszłość sportową, bokserską, kickbokserską? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o bokserską, to właśnie nie mam za bardzo przeszłości, bo kiedyś na taekwondo chodziłem, sobie kopałem. Dlatego teraz tak fajnie, że ten boks sobie od początku mogę zacząć trenować, bo też będę miał najprawdopodobniej walkę w K1 w lipcu. Więc jak sobie teraz ten boks potrenuję i potem to wszystko połączę, to też będę lepiej przygotowany. To fajnie się złożyło. A czyli widzę, że jakiś tam długoterminowy plan masz na siebie i to nie jest taki jednorazowy strzał, jeśli chodzi o jakieś tam freak fighty. Nie, w tamtym roku właśnie, tak jak mówię, odmówiłem dwa razy walkę, czy albo trzy. I to było tak, że sobie powiedziałem, że 2022 sobie tak wszystko poogarniam, że po prostu wejdę w te walki i zacznę sobie coś tam działać. Boks trenuję około 4 tygodni dopiero, ale fajnie się w tym czuję, kondycja coraz lepsza, technicznie mi lepiej wychodzi. A tu wiadomo, to nie będzie taki typowy boks, tylko to po prostu wychodzimy, to będzie no... Arnold, weź zobaczymy, czy boli. Słuchaj, właśnie jak ocenisz fistówkę, powiedzmy, bo to no jest mega, kreatywne. Chodzę, testuję. Możemy też poprosić jedno? Jasne, proszę łapcie. Właśnie sobie chodzę, testuję i naprawdę od MMA rękawice zwykłe bardzo ciężko, bo tak twardo się trzyma, a tu jest fajnie tak dopasowane, jeszcze one będą poprawione oczywiście. No i na kontuzję, o kontuzję będzie na pewno o wiele ciężej niż bez w ogóle albo w jakiś ten. No powiem ci, że te turnieje w Grondzie czy Wotory i tak dalej, gdzie się biją na gołą łapę, no to jednak często jest tak, że w finale walczy nie ten najlepszy, tylko ten, no który... Problem tam jest taki, że potem masz coś z ręką, problem, wiesz, przychodzi adrenalina, jak czeka na kolejną walkę i nagle coś się dzieje i puchnie. A to jest na tyle fajnie zabezpieczone, że no te trzy walki są bardzo możliwe. Słuchaj stary, jak usłyszałeś ofertę od Trypsona, skusił cię ten milion, czy po prostu forma sprawdzenia siebie? Właśnie bardziej mnie skusiło to, bo mówisz, że to będzie milion do wygrania, trzeba wygrać pierwsza gala, później tak takie, to ja nawet o tym milionie nie słyszałem, ale jak mi powiedział o formule, to ja mówię, kurde, Trypson, ja takiego czegoś szukałem w sumie, no ja jestem chętny. I wiadomo, jak się, to jest dla mnie też fajna będzie tak jakby sprawdzenie siebie i potem jak się dobrze pokaże, to mogę dalej sobie już inne walki brać i też lepsze oferty dla siebie. Prawda jest taka, że już te klatki, walki w małych klatkach albo te walki w brudnym boksie pokazały, że kibice bardzo na to czekają, że to jest naprawdę taki szał, bo tam nie ma taktyki za bardzo, bo to jest czysty żywioł, nie ma tego uciekania po klatce, więc to chyba jest idealne, żeby kibic mógł zobaczyć naprawdę dużo krwi, no i dobrej jak. Charakter dobry pokazać i po prostu iść przed siebie i no, ja jestem podjarany, zobaczymy jak to wyjdzie, ale naprawdę jeszcze jak oglądam sobie teraz cały czas Gromdę, bo to mniej więcej będzie zbliżone, to naprawdę już bym najchętniej wyszedł. A jak powiedz, ty się czujesz ogólnie w takich walkach ulicznych, nie wiem, na pewno w życiu coś się zdarzyło, masz ten charakter do walki, czujesz, że jesteś tym, który może tutaj wszystkich pozamiatać i bez większego szwanku wygrać? No właśnie, no kiedyś, jak byłem młodszy, trochę głupi, to trochę tego było i zawsze miałem tak, że jak dostałem, to nie, że uciekałem, tylko mnie to tak jakby podkręcało i właśnie wiem, że teraz jak tak będzie, nawet jak dostanę, to mnie to podkręci, tylko też, żebym miał chłodną głowę, żeby nie było tak, że od razu lecę na maksa, tylko też to trzeba z głową w miarę zrobić, bo wiadomo, no to też będą trzy rundy, będę chciał to kończyć w pierwszych rundach, żeby jak najmniej dostać, a jak najszybciej to zakończyć, ale też może być różnie. I jak oceniasz losowanie i swojego rywala na pierwszą walkę? No to jest tak, że no rywal, dwóch rywali takich tutaj było, takich co no kompletnie się nie boję i to właśnie był takich, że w ogóle mam wrażenie, że 100% mam szansę na wygraną, ale to też jest różnie, że dostałem tak jakby najgorszego, jednego z najgorszych, a jak mnie niechcący trafi, tak coś mu niechcący wpadnie i padnę, to też, bo to wiesz, w takich rękawicach to jest moment, nie? Dopiero wtedy będzie wstyd, ale no cieszę się, chociaż mam teraz takie głupie wrażenie, że muszę się mniej przygotowywać do niego, ale też tego nie zlekceważę, będę robił swoje i po prostu wyjdę, żeby pokazać się jak najlepiej. I właśnie to dla mnie będzie motywacja, żeby jak najszybciej go skończyć i będę miał wtedy więcej siły na kolejne walki. No właśnie tutaj na trybunach była taka, wiesz, dość duża wrzawa, bo ty jesteś chyba tutaj jednym z największych.
kolega tutaj po prawicy, też bardzo duży facet. No i po kolei pierwszy z Was i drugi z Was dostał chłopaków, którzy to wydaje się, że są doklejeni do tego zestawienia. Oni gdzieś tam pewnie z 10-20 kilo są lżejsi od Was, więc taka przycierka chyba na start, chociaż co pokazują freak fighty. Wszystko wiesz, wszystko zależy. Gościu 85 kg rozwala 120 kg. Albo ja kiedyś trafiłem też, bo ja kiedyś byłem taki otyły mocno, 120 kg ważyłem i taki gościu do mnie podszedł, 70 coś kilo, tam mieliśmy jakąś spinę, on sam się czepiał, nie? I kilka ruchów i ja już leżę. A się okazało, że boks trenuje, wiedział gdzie uderzyć, jak uderzyć, wiesz, szybkość był, to patrz, 50 kg prawie różnica, mnie moment zgasił. Dlatego też nie ma co lekceważyć każdego, no ale wiadomo, no... No tutaj, no nie boję się, nie boję się tutaj nikogo, z każdym mógł wyjść, a tu jak trafiłem, to po prostu wyjdę jeszcze pewniejszy. No przede wszystkim musisz postawić się jak najbardziej na treningi, powiedz, gdzie ty trenujesz obecnie. Na razie, bo ja siedzę na Mazurach i tam mam swojego trenera, takiego speca od bujek, ale najprawdopodobniej przeprowadzę się do Warszawy, bo też jestem w trakcie podpisywania kontraktu na kolejną walkę, już w K1 i wtedy będę myślał o tej Warszawie, żeby już tu siedzieć i przez te 2-3 miesiące się przygotować porządnie. Ale jakiś plan jest co do klubu, nie wiem, WCA? Jeden z bardziej znanych klubów, czy jednak wolisz gdzieś tam w swoim wąskim gronie jakiegoś innego trenera i sam trenować? Jeszcze to muszę dokładnie ustalić. Jestem w kontakcie z Moskwą, który we Wrocławiu siedzi, się przeprowadza do Warszawy, najprawdopodobniej z nim. Byłem teraz u chłopaków w Sport Plus, hashtag Sport Plus u Karola Miśkiewicza. I tam są jakieś plany, ale też muszę dokładnie sobie wszystko poustalać. Powiedz mi, jak wykorzystałbyś ten 1 000 000 złotych, który by wpadł, jeżeli byś wygrał turniej? Część bym na pewno przepierdzielił, ale to jakoś 1/10, a resztę bym zainwestował. Mamy sporo inwestycji po prostu i to by się tylko przydało, żeby to rozwijać, a wiadomo, pieniądz musi pracować i wtedy po prostu na bieżąco sobie wydawał. No, z czego właśnie ty żyjesz? Czym się zajmujesz poza tą całą popularnością, którą masz? Wiesz, to jest tak, no Instagram, jedna sprawa, tam wiesz, coś tam zarabiam. Jestem też również żywieniowcem, rozpisuję diety, prowadzę sporo ludzi, plus biznes rodziny, mamy nieruchomości, wynajmujemy lokale, mamy swój pensjonat właśnie, teraz duży wybudowaliśmy, jest dużo miejsca właśnie, żeby jeszcze domków nastawiać i tam to rozwijać, więc myślę, że ten 1 000 000 by w to poszedł, żeby jak najwięcej w to agroturystykę. Czyli taka mazurska deweloperka tak agroturystyczna. Dokładnie. No dobra, no to słuchaj stary, życzę Tobie jak najmniej szwanku, jak najwięcej nokautów, bo kibice czekają na jakieś nokauty przede wszystkim, a nie na... Myślę, że nie na... Jestem pewny, że będą nokauty. No, powodzenia i dzięki dużo bardzo. Zdrowia życzę. Dzięki bardzo. Co? Dobra, i co ja?